Śląskie Targi Książki to ogólnopolskie wydarzenie kulturalne skierowane do miłośników literatury, czytelników, a także wszystkich grup zawodowych, które książkę tworzą i promują. Celem organizatorów było, aby Śląskie Targi Książki na stałe wpisały się w kalendarz imprez kulturalnych Katowic, serca Śląska, by były miejscem bezpośrednich spotkań czytelników z książką i świętem słowa pisanego. Przed nami Śląskie Targi Książki. Co w programie? Biblioteka Śląska jest współorganizatorem. Współorganizatorem i patronem honorowym, w związku z tym przygotowaliśmy mnóstwo ciekawych propozycji, zarówno na pierwszy, jak i drugi i trzeci dzień, czyli od piątku do niedzieli. Przede wszystkim promujemy nasz plebiscyt Śląski Wawrzyn Literacki. W związku z tym przygotowaliśmy spotkania z autorami, których książki nominowane były do naszej nagrody w ubiegłym sezonie, spotkanie z laureatami Śląskiego Wawrzynu Literackiego, panel dyskusyjny na temat kondycji polskiej literatury współczesnej, no i co najważniejsze dzisiaj, czyli w piątek. Wręczamy nagrodę, statuetkę dla autora, którego książki najchętniej czytane były w województwie śląskim na przestrzeni 8 ostatnich lat. To nagroda przyznawana przez dyskusyjne kluby książki. Biblioteka Śląska jest wojewódzkim koordynatorem działalności tychże klubów i statuetka powędruje do rąk Mariusza Szczygła. W związku z tym dzisiaj klubowicze nasi z całego województwa śląskiego spotkają się tutaj i wręczą Mariuszowi Szczygłowi statuetkę. Te targi różnią się nieco od poprzednich, od podobnych tego typu wydarzeń w województwie śląskim. Znaczy, dla Biblioteki Śląskiej ważne są z tego względu, że jesteśmy bardzo mocno zaangażowani w program merytoryczny. Od samego początku w zasadzie mieliśmy wpływ na kształt tych targów. Cieszymy się, że te nasze propozycje przygotowane przez Bibliotekę Śląską są tak bardzo mocno wyeksponowane. Czyli nie tylko stoisko wystawiennicze biblioteki, ale tak jak mówię, bardzo, bardzo atrakcyjny, szeroki program merytoryczny. Z tego względu właśnie dla nas te targi są ważne. A jeśli jesteśmy na początku targów, w pierwszym dniu, w piątek, po dwóch godzinach od uruchomienia targów i widzimy faktycznie tłumy, które się tutaj przewijają, no to wydaje nam się, że w zasadzie cel jest osiągnięty. To nas bardzo cieszy. Olbrzymie zainteresowanie książką i z tego jesteśmy bardzo szczęśliwi. Panie Mariuszu, odwiedzamy Śląskie Targi Książki. To pierwsze tego typu, tak duże wydarzenie w regionie. Jak wrażenia? No jeszcze jest za mało ludzi. Ja mam nadzieję, bo jest piątek teraz, jak rozmawiamy. Mam nadzieję, że w sobotę przyjadą z tej 8-milionowej waszej aglomeracji, przyjedzie co najmniej połowa, nie? Żeby obejrzeć przynajmniej, ale i kupić te książki. A warto, bo widzę, że bardzo wiele wydawnictw ma ceny obniżone. Zresztą na targi się zawsze obniża. No i można też spotkać autorów. No wydaje mi się, że targi książki to jest takie miejsce, gdzie można coś odkryć dla siebie, takiego, czego się nie znajdzie na co dzień w księgarni, kiedy biegniemy ulicą i do tej księgarni nam się nie chce zajść. Tu warto przyjść i warto zostać na dłużej. Z kondycją współczesnej literatury nie jest źle, ale z kolei z kondycją wydawnictw trochę gorzej. Czy to prawda? No, wydawnictwa sobie różnie radzą. Ja też teraz z kolegami założyliśmy wydawnictwo reporterskie z literaturą non-fiction, Dowody na istnienie. I mamy dużo fajnych pomysłów. Mamy świetnych autorów, reportaży i polskich, i zagranicznych, ale no, potem się okazuje, że tak, puszczamy książkę w obieg, termin płatności jest 180 dni, czyli pół roku, czyli przez pół roku nie mamy z niej żadnych pieniędzy, a niektórzy dystrybutorzy, a niektóre wielkie sieci jeszcze potem zwlekają 2 lub 3 miesiące, czyli praktycznie po roku albo po 10 miesiącach dostajemy zwrot tych pieniędzy. No i małe wydawnictwa to zabija po prostu, zabija, ale staramy się nie dawać, zwłaszcza, że no strasznie nam zależy na literaturze faktu, na reportażu, bo jednak reportaż to jest coś teraz, co ludzie lubią czytać, jest moda na reportaż, ale jest taka duża potrzeba w czytelnikach czytania reportażu, bo świat jest tak skomplikowany i życie goni, że właściwie jak człowiek sobie może usiąść wieczorem z książką reporterską i zanurzyć się w jakiś wycinek rzeczywistości, to może ją naprawdę zrozumieć. Może przez chwilę pożyć życiem kogoś innego, a jak my się wczuwamy w życie kogoś innego, to go rozumiemy, a jak wszystko wokół rozumiemy, to świat się robi lepszy. No taka jest moja teoria. Myślę, że właściwa i prawdziwa. Z kolei często spotykamy się z opinią, że książki są po prostu za drogie i ludzie nie kupują ich. No są za drogie, ale co mamy zrobić? No, one nie mogą być tańsze, bo byśmy... Nie byłoby sensu w ogóle ich wydawać, nie mógłby ten biznes funkcjonować.
nie ma u nas w Polsce jeszcze takiej tradycji jak w Czechach na przykład, bo w Czechach są książki, to jest mniejszy kraj, a książki są o wiele droższe. O 30, 40, 50% są droższe niż w Polsce i tam ludzie kupują, bo uważają, że książka to jest taki towar pierwszej potrzeby jak chleb i pasta do zębów, więc musimy to mieć, a my jeszcze tak nie uważamy i trzeba by chyba to myślenie zmienić. Ale jeśli ktoś uważa, że go nie stać na te drogie książki, to może zrobić inną rzecz, niech zainwestuje w czytnik. Ja uwielbiam czytniki, mam Kindla swojego i książki na czytniki, na e-booki są o wiele, wiele tańsze. Więc może to jest rozwiązanie, a na wakacje nie trzeba wozić tylu, jeśli ktoś lubi czytać, tylko ma się, ja mam akurat tylko 120 książek, ale mogę mieć 5000 książek w tym swoim Kindlu, a wozi się tylko taką tabliczkę, a jak jest podświetlana, to można czytać w ciemności nawet, to polecam. A te wydania e-bookowe są naprawdę tańsze. Statystyki czytelnicze w Polsce są bardzo smutne. W jaki sposób zachęciłby Pan ludzi do czytania? Trudne pytanie? Nie. Czytajmy, bo naprawdę bardzo często książki są mądrzejsze od ludzi, których znamy. Szeroka publiczność mogła kupić książki w dobrych cenach. Były także spotkania z cenionymi i znanymi autorami. Dyskusje i debaty literackie, warsztaty, konkursy, także gry, zabawy i animacje literacko-artystyczne dla najmłodszych.